Witamy, jesteśmy w Zwoleniu. Kupujemy czajki. Przerzuciłem się na czajki. Dwa grochowe. Dwie samiczki siwe. I dwie siwe pan da. A za siwe ile? O 35 zł mówię. Tam nie... Ale... Będzie później musiał stać chyba na pustokonie, a ja nie sprzedam, a ja siedzę do jednego. Dobra, po 3 dychy mówię, dam za te siwe już i za tamte 80. Będzie dobrze? No, będzie dobrze, trzeba wybrać jakieś fajne. No to poczekaj no. A chcesz jakieś starsze, czy mogą być starsze? Takie? Starsze, ja nie chcę młodszych. Tą, to będzie samiczka? Mhm. Ja chcę starszą. To weź tą albo się bawić telefonem, albo... Tak, nie, spokojnie, to nagrady. Spokojnie, damy rady. Poczekaj pan, poczekaj. To na spokojne, na Bobie, no. Tą to na pewno, tak? Pokaż pan ją. Bo ja chcę starsze, te młode zapadają. Jeszcze zmiana gojemnika, nie? Ostatnio kupiłem Budapeszty młode, piszczki. I cholera, po dwóch dniach zdechły. No to jest okej, okay, fajne. No. Może nie odrobaczone były. No to wiadomo. Następną jaką jeszcze? Ja dzisiaj przełożyłem bociany. A ta? O nie, a może ta? Też już się bierze. A to co to będzie, o to co się bierze, tak? Też samiczka będzie. To też on pan da. Dobra, weź ten telefon już. Dobra, to pauzę dajemy. Dobra, lecimy. No, kupiliśmy już czajki. Jesteśmy w Zwoleniu. Szukamy jakichś ciemnych. Ale nic nie ma. Ważne. Są mi cukierki. Ważne. To się cofa, nie. Są mi kury. A to nie wiem co to jest. Oto. No kury no gdzie? To inaczej się jakoś nazywa. Jak one się w ogóle nazywają? Patrz tutaj. O jakie ładne. To kup takie dwa. Tak. Gdzie to będę trzymał? Do wejlery wrzucimy. A co to jest? Co tutaj pan ma fajne Budapeszty łapciate? Łapciate? Znaczy... w skarpetkach takie. Wiesz co chodzi? No nie chcę tego chuja, więc powiem... O tu, widzisz? Tu. No. No proszę. Teraz, teraz będą niesły. Bądziaki, to nie ma co. A właściwie tato siedzi, jest plastikowy, siedzi na plastikowym, więc nie ma po co podłożyć. Szkoda jaja. Nie, no tylko trzy są. Szukam więcej, że 20 sztuk. No tak. Tych ciemnych. Tych nowinków? Samiczki same. No to więcej, żeby było. Co? Żeby więcej było. Likwiduje wszystko i po prostu pojemniki miały, miski węglowe i wszystko już po prostu wtedy pracuje i to im posprzedali. Dziękuję. 20 złotych sztuk. No gdzie? Ja nie wiem. Też nie wiem. Co, prosto idziemy? Za ciemne 20 zł sztuka, daj pan spokój. A tu masz czaposza. Tu idziemy chyba prosto. Popatrz jaki klasyczek jedzie. Widzisz? O, są nasi koledzy, przyjechali nasi koledzy. Akurat kręcimy. Dobry panie szefie. Patrzcie panowie jaki klasyczek. Ale musiała być... Lepiej. O, no, tu jest parę... A ty dzwoni do ciebie? Nie, a teraz po numer telefonu to nie wiem, ale... Zrobicie? Ale nie, ona była biała. A, już wyszła. A teraz jeszcze widzę. Nie ma murzynu, żeby kupić, ty.
To których Murzynów? Ciemnych chcę kupić. My dopiero z tego liczby tutaj, ale nie Murzynów. Ja chcę kupić coś, rozumiesz? A taki... Nie mogę też klapkę wiesz, żeby sprzedać, ale... A takich nie chcesz żółtych? Nie. Ale to brzydki. Masakr. Zobacz, to jak ładnie wygląda. Pięknie to jest zrobione, zobacz. Nie, to mi, o tym mi się podoba. To masłowy. O, zobacz ten. Nakrapiany. Co te bociany masowe kosztują? Ładne, nie? Ale żeby dwa grochowe były to... 200 zł para, ale pięknie. Masłowy z grochowym jest pasek. Ten z tym po prawo. Droga na olenacy z sąsiedą. Pani, ile taka kurta? 300 zł kosztuje. A patrz tutaj korniaty, jaki, korniaty łapciaty, widzisz tu? No. Piękna klatka. A to takie na wystawę się bierze takie. Możemy tu wejść, zakręcimy. O, no. Możemy iść tędy, zawrócić i wrócimy się tam. Jak chcesz. Chyba, że chcesz iść ciągle prosto, nie? To możemy iść ciągle prosto. A tu jest, oto kończate chyba. Widzisz? No, chyba. Ładna samiczka jest. Jaka cena za nią? Za to. Za to kończatę. Za to. Nie dychę. A tu co, wezmę do mojego samca znowu? Ale to prata się dyszy. Nie? Ale żabka jest ładna. Co myślisz? No nie wiem, no zobaczymy jak gdzieś sprzedam samca, no to przyjadę. Znaczy przyjdę i wezmę. A nie wiadomo, który to jest rok. Ma obrączkę. Ma chyba obrączkę rodę, albo nie. Nie ma chyba, nawet nie wiem. Albo tyle. Jak jest jakaś 4-latka albo 5-latka, to można wziąć. Jak jest 2-letnie, to nie ma co. 2-latka to nie zdatna? Znaczy, już za dużo piórek ma po sobie, nie? No przylot. Nie wiem czy ma. No ma, ale brudną tą obrączkę tutaj ma. Będę mówił, że tam... A cała brudna jest. Dalej trochę. Tu jest nazwisko. Musisz dalej. Cholera, co ona taka upierniczona. Jest już? Tu jest, widzisz pod tym. Pod tą dwójką jesteś obrudzona. No nadal jest pobrudzona, ta dwójka jest. 22 rok. Tak. Za dużo nie wyszło. No ma trochę. Myślałem, że starsza będzie, to byśmy wzięli. A właśnie tutaj widzisz? Jaka maszyna? Co? Jaka maszyna? Co? Gdzie co tam takie numery miałem? A tu fajne żółte. Nie, ja szukam ciemnych. A gdzie ten? Które? A już kupiliśmy klatkę. I czajki kupiliśmy. Sama klatka ile pieniędzy. Tyle klatek w domu. I jeszcze jedną kupiliśmy klatkę. Czekaj, po co i na co? To brudki masz chyba? Co to jest? Bo nie widzę. Co? Oto. Nie. Słyszałem, że brudki. O, te są ładne. Zobacz, jakie krótkie dziówki mają. Fajne. Tu masz Budapesztów sportowych. Po ile takie sporty? 3 pudy. O, widzisz, co to są te cepelki po lewo? O, tu masz Rumuny młode. O, tu. Nie widzisz? Rumuny. A czemu? Niech też ładne są. Zawsze świeże. Duże niektóre takie. Nie chodził po dęblinie tam. Pierdolisz na lotnisko, pójdź do nich. Wszystko pójdzie na lotnisko. No, tam duży placko. Murzynów szukam z 20, nie ma? Nie ma. A widzisz, jak miałem kurwa, to nie było kto się zapytać. No szukam ze 20-30 sztuk. Fajne jest. Tylko, że takich cienkich chyba nie wychodziły, nie?
Czemu nie chcesz ten... Co, pizzetli? Nie, Rumunów. Ty nie będziesz chciał za Rumuny? No można się spytać z ciekawości, przecież nie musimy od razu kupować. O, tu są ładne jasne, zobacz. Już mi nie myl jasnych z ciemnych. Janek Kościół dzwoni. To damy pauzę? Nie, no daj pauzę. Jesteśmy panowie i panie. O, tu to słoneczko. Jakie murzyny mówisz, że ma? Na ciemnych? A tu ma fajne murzyny. Ale parę tylko. Albo może. Raz, dwa, trzy. Black Opa też liczę. Gdzie Black Opa? A czemu nie? Dwa, cztery, pięć. Po ile ciemne ma pan? Jak wszystkie pięć pochody. Ganiane to czy nie? Pokaż pan, mi, czy ten nie siedzi na ogona. Nie, tego. Widzę czy. Koroniaty siedzi. No, koroniaty siedzi. Może siedzieć, koroniaty szłapane. To są moje. Gołębie. Też może. No, może. Moje gołębie, kurwa, nic nie siedzi na ogonie. Bo... Dwie pary parzy. A zobacz w ręku może. Nie, to widzisz tak jak stoi. Dzięki. I słabo się tam na ogonie. No i nie są za postawne takie. Musi przyciągnąć oko. Gdzie ty ma ten? Co? To Budapeszty? Nie, to ja mówię. No to tam ma, w pierwszej alejce. To możemy się zawrócić i teraz się... To tędy chodźmy. Ale dzisiaj mały. Bo tu pan ma młode Budapeszty, zobacz chyba. Nie chcę tych młodych. O, tu widzę dołaczek. Ale dzisiaj ten, słaby targ jest dzisiaj. Murzyny po 10 zł, dalej bym wziął te ciemne, ale na ogonach siedziały. Widać od razu było. Że to siedzi na ogonie. Ale to jest najlepszy plac chyba z wszystkich targów. Jeszcze no Halinowiec fajny. Może do Halinowa by się przejechał któregoś razu, ale na pewno nie teraz, bo teraz to same młode są. Może jakoś na jesień by się przejechał? Zobaczymy, co się okaże w ogóle w życiu. Ale byśmy może pojechali do tego Halinowa. Do Garwolina jeszcze na pewno skoczymy. No coś musimy kupić, bo żeby coś puścić. No to czajki puścimy. Tak, czajki. Dałem tyle pieniędzy i teraz sprzedam czajki. I puszczę czajki. Widziałeś, jakie ceny czajek. Ale nie no, chociaż kupić parę sztuk. No nie ma, ze 10 uciemnych bym wziął do napuszczenia. Chodź, zobaczymy, może jakaś lotka będzie, coś. Chociaż lotka, cokolwiek. Przelotka. Cokolwiek. O, tam masz te Budapeszty, co ci mówiłem chyba. Gdzie? O tu. Widzisz? Już kiedyś brałem od tego pana. No to jest fajne. I to też. Co taka bordowa ładna. Od tego samczyka, zobacz, naszego. Ale poprochy, jak polecam. Poprochy. Gdzie to jest? A pan tutaj, a wiem, który to jest pan, ale go nie ma teraz. O, ten jest czysty w miarę samczyk, o ten. Widzisz, jaki ciemny? Co, bracie, chodź. W którą stronę? O, tu masz jasnych. Chyba? Jasnych masz. Nie, ten nie, te od razu nie, te. Chodźmy w tamtą stronę może, czy nie? W tej stronę nie byliśmy jeszcze. To chodź tu. Porozumianiu. O, ktoś pocztowy chyba puścił, zobacz. I to ile, zobacz. Nie pocztowy ktoś puścił. Nagraj, nagraj to. Tak? Ile pocztowy chodzi? Do domu ktoś pewnie chce, żeby wrócił. Tu masz parę, bo to nie, proszę. Nie, może nie. Dobra, wracamy, wracamy. No to wracamy. Mamy targ. Ile tam jest tego filmu? 12 minut będzie. Chodź tu jeszcze. No dobra. I pójdziemy tu w lewo i skończymy już raczej. No bo to tak jest mały targ. Jeszcze w domu coś na pewno nagramy. Powiem wam, że nie ma co nawet wybrać. No, jedynie to te czajki mi się spodobały tak.
przejdziemy do tyłu tam? Dobra, nie ma co, dobra. Pozdrawiamy.